W minioną niedzielę Nysa gościła nowego lidera Wałbrzyskiej Ligi Okręgowej, Zjednoczonych Żarów. Walkover przyznany drużynie z Żarowa i remis w ostatnim meczu z Piastem 3-3 sprawił, iż to Zjednoczeni są teraz liderem piątej ligi. No dość niespodziewanie można powiedzieć, bo 3 tygodnie temu to jeszcze było 10 punktów, więc nikt w to nie wierzył. Natomiast sytuacja po 20 paru latach, która się nadarza, no nie sposób jej nie wykorzystać. Ale to jest tylko sport, a co będzie, to zobaczymy. Jednak drugi w tabeli Piast, który swój mecz rozegrał dzień wcześniej, łatwo rozprawił się z Iskrą Jaszkową Dolną, wygrywając 5-0, więc zespół z Żarowa musiał zdobyć 3 punkty, aby powrócić na fotel lidera. Ale żeby dalej być liderem, trzeba dzisiaj tutaj na ciężkim terenie wygrać, czego nie udaje nam się odkąd jesteśmy w lidze okręgowej, ale no może dzisiaj akurat wierzę w to, że chłopaki dadzą radę. Zespół Pawła Adamczyka wiosną o wiele lepiej radził sobie na wyjazdach, gdzie wygrał 4 z 5 spotkań. Odwrotna sytuacja panuje na boisku w Kłodzku. Nysa ma problem z odnoszeniem tutaj u siebie zwycięstw. Kibice na pewno pamiętają choćby ostatnie spotkanie z Wiktorią Świebodzice, gdzie mimo ogromnej przewagi i 100% sytuacji kłodzczanie nie potrafili skierować futbolówki do siatki. Podobnie było w poprzednich meczach z Piastem czy Spartą Ziębice. Powiem tak, że u siebie stwarzamy dużo sytuacji, nie wykorzystujemy ich, natomiast na wyjeździe czasami nie stworzymy żadnej sytuacji i strzelamy bramki tak jak w Wyszycy Górnej, rzut wolny, rzut rożny i zdobyliśmy 2 bramki. Myślę, że tutaj brak skuteczności, a nie jakaś lepsza czy gorsza gra, bo myślę, że u siebie gramy lepiej, bo stwarzamy mnóstwo sytuacji, co na wyjeździe nam się nie zdarza, a wygrywamy mecze. Tylko jeden piłkarz rezerwowy zasiadł na ławce Nysy w meczu z liderem. Z różnych powodów brakowało 3 graczy. Dużo ludzi gra z urazami i w każdej chwili obawiam się, że może dojść do zmian. No, zmienników też nie mamy, bo jest tylko Paweł Madej na ławce. Dzisiaj Syper z powodów rodzinnych nie może brać udziału, no i to jest największa strata, bo jednak w dniu dzisiejszym meczu taki obrońca to zdecydowane osłabienie naszej drużyny. Pierwsza połowa spotkania rozpoczęła się od ataków Zjednoczonych Żarów. W 8 minucie goście mogli cieszyć się z gola. Prawą stroną urwał się Uszczyk. Dograł w pole karne, a tam niepilnowany był król strzelców Wałbrzyskiej Ligi Okręgowej w barwach Gromu Witków, Przemysław Kloc. Bez problemów umieścił futbolówkę w siatce. 5 minut później był remis. Podanie otrzymał Łukasz Gawenda, który ograł w polu karnym 2 obrońców i strzałem tuż przy krótkim słupku zdobył swojego 6. gola w rundzie wiosennej. Z remisu Nysa cieszyła się niespełna 120 sekund. Goście wykonywali rzut wolny tuż przy narożniku boiska. Do piłki podszedł Krzysztof Goździejewski i bezpośrednim strzałem w samo okienko bramki zaskoczył bramkarza Nysy, zdobywając gola dla Zjednoczonych Żarów na 2-1. Zespół Pawła Adamczyka mógł również szybko odpowiedzieć, gdy stopa wyłożył piłkę niepilnowanemu w polu karnym Gawędzie, ale jego uderzenie zdołał zablokować jeden z defensorów Żarowa. Po chwili do Gawędy podawał stopa, ale tym razem piłkarz Nysy uderzył nad poprzeczką. Sporo problemu bramkarzowi gości sprawił również strzał z dystansu Michała Wojtala, który bramkarz z dużym trudem przeniósł nad poprzeczką. Jeszcze przed przerwą obydwa zespoły stworzyły sobie po jednej akcji bramkowej. Dla gości mógł ponownie trafić Przemysław Kloc, ale przegrał pojedynek z Niewęgłowskim. A po chwili Nysę przed utratą gola uratowała poprzeczka. Natomiast pod drugą bramką szczęścia próbował Łukasz Tracz, gdy po rzucie wolnym w dogodnej sytuacji uderzył z 7 metrów, ale niecelnie. Druga połowa meczu rozpoczęła się od kolejnej szansy Gawędy, który po dośrodkowaniu z rzutu wolnego przez Dendysa, były gracz Hutnika, niewiele pomylił się uderzając głową. Do końca spotkania obydwie drużyny miały swoje akcje strzeleckie. W zespole gości aktywny był Uszczyk, z którym kłodzcy defensorzy mieli sporo problemów. Wydawało się, że w 68 minucie będzie wyrównanie, gdy świetne podanie Tracza obsłużył stopa. Napastnik Nysy stanął oko w oko z bramkarzem gości, ale chyba nie miał pomysłu, jak wykończyć tą akcję i ostatecznie wywalczył rzut rożny, który zagrożenia już nie przyniósł, a przyjezdni szybko chcieli wykorzystać to w kontrataku. W 90 minucie przed doskonałą szansą doprowadzenia ponownie do remisu stanął Gawenda, lecz górą w tym pojedynku był Chruszczowiec. Do końca spotkania wynik już nie uległ zmianie i ostatecznie spotkanie zakończyło się 2-1 dla Zjednoczonych Żarów. Wygraliście szczęśliwie 2-1, mogło być wyżej albo mógł być nawet remis. No tak, dlatego piłka taka okrutna jest, jak się nie wykorzysta sytuacji, można stracić w ostatniej minucie i nie wygrać meczu. Tak jak zrobiliśmy to tydzień temu z Nową Rudą. Prowadziliśmy 3-2 do 93 minuty, straciliśmy bramkę praktycznie w ostatnich sekundach i dlatego taka piłka jest. Mieliśmy sytuację, żeby strzelić na 3-1, byłoby po meczu, a tak do końca była nerwówka, nie?
Ale wygraliście 2-1 i plan, żeście zrealizowali te 3 punkty, tutaj żeście wyrwali na siebie. Tak, tak. Plan był taki, żeby zdobyć 3 punkty. 3 punkty zdobyte, także plan wykonany w 100%. Tylko się z tego cieszyć. 3 mecze do końca, 3 mecze musimy wygrać i będziemy w czwartej lidze. No, przegraliśmy, myślę, że zasłużyliśmy co najmniej na remis, bo nie wykorzystaliśmy. Znowu stwarzamy u siebie mnóstwo sytuacji i nie potrafimy ich wykorzystać. Widoczny był dzisiaj brak Marcina Sypera. No, połowa drużyny praktycznie nie grała na swoich nominalnych pozycjach i ta gra nasza, mimo tego, że stworzyliśmy dużo sytuacji, to nie wyglądało najlepiej. Zwłaszcza w grze obronnej. W następnej kolejce Nysę czekają derby. Drużyna z Kłodzka zagra na wyjeździe z Iskrą Jaszkową Dolną. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 31 maja o godzinie 17 na boisku w Jaszkowej Dolnej.